od zegarka. 4, 3, 2, 1. Pół. Jako pierwszy zaprezentuje się kabaret. Inaczej piszą o sobie to, że są trójką mężczyzn o niezbyt nachalnej urodzie, za to z olbrzymim dystansem i poczuciem humoru. Na scenie od 2008 roku pokazują się, że można inaczej, bo można. Przed wami teraz kabaret Inaczej. Wielkie brawa dla nich. Umówimy na wywiadzik. Jutro odwiedzę panów w domach. Na ciężar? A, no tak, no bo panowie są bezdomni. Tam zaraz. To, że my chodzimy z kolegą tu i tam, to nie znaczy, że od razu bezdomny. My po prostu ciągle w pracy. Ktoś ten kraj musi utrzymywać. No stop, proszę pana. Wyjazdy, szkolenia, wymiany międzynarodowe. O, ten program Szulasbus. Więc, że pana to nie jest tak, że my nie mamy gdzie mieszkać. Proszę pana, my nie mamy kiedy mieszkać. O, dobrze. No to jak znaleźć panów w takim razie? I tu dochodzimy do początku naszego spotkania. No pan nie wziął pana małpkę. No nie. A tam jest, proszę pana, proszę podejść do kolegi. Tam jest, proszę pana, małpka. Tam jest nasza codzienna trasa, jaką pokonujemy. I proszę nas szukać, tak? I zawsze brać paragon. Dobrze, to będę teraz zawsze miał. Tu jakże u Franka sklep. Jakby co. Także mam nadzieję, że pomogliśmy. Aha. Bo zapomnę. Jakby pan mógł ocenić jakość naszych usług na koniec, klikając w odpowiednią buźkę. Jak w Biedronce. Dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie. Dziękuję. Do widzenia. Żur z tobą! Kolejny zadowolony klient. I jeszcze reklama za termalca. No to tak jak się umawialiśmy, będzie wypłata. To myślę. Podstawa plus prowizja. Ile procent? Ja zwykle 40. Przed nami teraz kolejny kabaret, który powstał w 2016 roku. Założycielem jest Adam Wacławski i Marek Stawiarz, członkowie utytułowanego byłego już kabaretu 7 minut po. Budapeszt, bo tak się nazywa ten kabaret, to szkoła wprowadzania ludzi w zakłopotanie. Rozumiem, mięsny, tak? Tak. Przepraszam, dobrze. W takim bak mięsny, tak? To poproszę może, a dobrze, niech będzie baterie, paluszki i płyty DVD i te sliny, takie cienkie. Proszę pana, mówiłem panu, że to jest sklep z mięsem. No, spokojnie, rozumiem. Weekend zaczyna się, koniec tygodnia. Jaki zakręcony jestem dzisiaj. Dobrze, z mięsem, tak? Tak, sklep z mięsem. No to może poproszę jakąś książkę, tylko cienką, bo nie mam głowy do czytania. Proszę pana, no to jest sklep z mięsem. Cały czas panu mówię, no co pan, wariat, czy pan udaje? Broń Boże, jestem wegetarianinem. To jest już na koniec żartu. Nie, proszę się nie śmiać z grzeczności. To był żart. Tak, to był żart, bardzo dobry żart. Ukryty, ale bardzo dobry. Powróćmy do ostatniej sceny tego sketchu. Może w zwolnionym tempie. W zwolnionym tempie, dobrze. Proszę uważać. To poproszę może jakąś książkę, tylko cienką, bo nie mam głowy do czytania. Proszę pana, tu jest sklep z mięsem. Co pan, wariat, czy pan udaje? A wegetarianie jest, proszę państwa, dokładnie. Był żart. Proszę państwa, tak to będzie wyglądało, proszę się skupić. Szukamy żartów. Tak, szukam żartów. Budapeszt, kabaret, Adam Wacławiak. Marek Stawiarz, zapraszam.